piątek, godzina 21. Zaraz ruszamy bydło wozem. No i bydło już doleciało. Jest po północy, nawet przed pierwszą. Czyli już w zasadzie sobota. Ekipa melduje się w Sewilli. Ekipa, czyli ja i pan Grabek. Grabek nie będzie pokazywał twarzy, bo powiedział, że ma zbyt ładną jak na ten kanał. Takie czasy. Zalogowani w hotelach, wzięliśmy dwa różne, żeby się nie wkurwiać. W hotelu Grabka jest usługa pod tytułem pranie. I tak, jest full laundry, sam laundry, jak to się wymawia, za 15 euro, jest half laundry za 8 euro. I właśnie się zastanawiałem, co to jest to półpranie. Już chyba wiem, o co chodzi z tym półpraniem. To pewnie tak, że jak ktoś ma majtki obstrane na przykład, na brązowo, to jak wypierze się po całości, to będzie miał białe, a jak do połowy na półpraniu, to będzie miał beżowe. Jeszcze jest sobota, Grabek poszedł biegać. Właśnie wolno mu to idzie, już kurczę, chyba za 2 godziny biega. A ja szybciutko dobiegłem tam, gdzie chciałem. Jakiś przegląd prasy trzeba zrobić, fachowy. Na początek Diaz de Sevilla. Co to za gazeta? Nie mają ani jednego artykułu o Lewandowskim dzisiaj. Teraz Deportivo Mundo. Tu jakiś pan sobie ziewa. Tu jakieś panie się całują. Że co? Że całują się za 1,5 miliona euro? O, a tu się panie nie całują. Lesbian shows. Nie całują się na lesbian shows? Dobra, przyszedł Grabek. Kończymy ten przegląd prasy. Trzeba czymś poważniejszym się zająć teraz. To może być znane, więc trzeba coś chyba nagrać. A to dowód na to, że święta się zbliżają. Tu na pewno będzie jakaś sesja porno. Trochę sportu w pół uprawialiśmy, to teraz pora jakiś sport zobaczyć. Idziemy na trzecią ligę kobiet. Dziś wielkie derby Andaluzji, wielki mecz drużyn z środka tabeli. Przychodzę na mecz trzeciej ligi, kurwa, kobiet, jest kolega Bruski z Austrii. Hej! O kurwa! Dziewczyny ładnie grają, ale trzeba jeszcze sprawdzić, czy tu piwo sprzedają na tym obiekcie. No i się znalazło, było jakieś takie nieduże. Mecz się jeszcze nie skończył, ale opuszczamy hiszpańskie dziewczyny. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny. Bo już za chwilę kolejne derby. Podobno to jeszcze większe derby od tych kobiecych. Derby Sewilli. Betis. Kontra. Ale nie wiem, jak się ten zespół nazywa nawet. FC to jest? Sevilla FC? Sevilla FC. Już wiem, jak się nazywa. Wypierdalać, kurwa! W sumie to nie wiem, kto ma wypierdalać, ale dla zasady. Wynik 0-0. Który tak spierdolił? Ktoś kiedyś powiedział, że derby Sewilli to jedne z lepszych derbów w Europie. Jeżeli to są jedne z lepszych derbów piłkarskich w Europie, to ja mam największego penisa w Europie. Dobrze, że bilety na to spotkanie kosztowały tylko 70 euro, bo bym się wkurwił. Jest niedziela. Zaczniemy od prasów. Dobra wiadomość, że dzisiaj też są lesbian shows w Sewilli. To proszę bardzo, Mundial a Tiro. Znaczy, że Messi pojedzie na Mundial tirem. Tu na opłatce Krychowiak. Tu te hombres, czyli ludzie, tak? Czyli Krychowiak jest człowiekiem, się okazało. No dobra, idziemy na 8. ligę hiszpańską. Bardzo ciekawa nazwa obiektu, bo on nazywa się Psychiatrico. Tam sami normalni grają pewnie. Ktoś tu ładnie malował linię. Zaczął już w szatni chyba. No
i to są prawdziwe derby Sewilli. Jest dobry dopi. Bramki takie, że ja pierdolę. To przerwy jest 1-1. Czerwona kartka była. Do końca meczu jeszcze pół piwa. Gospodarze przegrywają 1-2. O kurwa! To nerwowo zrobiło. Koniec. Gospodarze przegrali 1-2, gając przewadze. Ale podoba mi się ten hiszpański zwyczaj, gdy zawodnik drużyny przegranej pluje na zawodnika zespołu zwycięskiego. Dzisiaj jest niedziela, więc się oczywiście bardzo ładnie wystroiłem. Nie zauważyłem tylko jednej rzeczy, że właśnie się okazało, że założyłem koszulkę na lewą stronę. A tak się to właśnie kończy, jak Hiszpanie nie uczą się polskiego, no, i angielskiego. Zamówiłem jakiegoś tam kurczaka z porcją frytek i mam całego kurczaka z małą porcją frytek. Była 8, a teraz idziemy na mecz ligi 7. W tej lidze nawet Wojtek Kowalczyk nie grał chyba w Sewilli. Ciekawa sytuacja na 7. ligę hiszpańską, chciałem powiedzieć portugalską, ale w Hiszpanii jest to. Są bilety, ale nikt nie mówi po angielsku i nie potrafili nam powiedzieć, ile one kosztują. Więc nas wpuścili za darmo. To głupie, przecież rzeczywiście mogli na palcach pokazać. No i niestety okazało się, że 7. liga w Sewilli jest prawie tak samo chujowa jak pierwsza. No może nie aż tak, bo przynajmniej jakaś bramka padła. Grabek właśnie zakomunikował, że złapała go kolka i się zorientował, że dzisiaj jeszcze nie pił ani jednego piwa. I się dziwi. No dobra, koniec tej Sewilli. Jest poniedziałek, 4 rano. No to trzeba kulturalnie stąd spierdalać. Lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Do widzenia.